wspaniała pogoda, słoneczna, duszno, parno. Oczywiście będą dzisiaj kolarskie męczarnie, a obsada wyścigów fantastyczna. Wszyscy najlepsi polscy kolarze walczyć będą o tytuł mistrza Polski. Z włoskiej ziemi do polskiej przyjechał Sylwester Schmidt. Ja nie pamiętam, kiedy startował w mistrzostwach Polski. Jest Michał Gołaść, jest znakomitość inna Maciej Bodnar, jest Michał Kwiatkowski, jest Przemek Niemiec z ekipy Lampre. Polskie ekipy BDC Markpol, ekipa BGŻ Team, ekipa CCC Polsat Polkowice. Ależ będzie ściganie. Oglądamy peletony, zwłaszcza te zawodowe, światowe. Puszczają kogoś do ucieczki, a potem na ostatnich 30-40 kilometrach ich doganiają. Jeżeli tak będzie, to pojedzie duża grupa, ktoś będzie uciekał, a finisz rozegra się na ostatnim kilometrze. Emocje gwarantowane, 77 kolarzy na starcie, walka na tej długiej trasie, bo 250 km mają do przejechania, zapowiada się pasjonująco. Tego, który w tamtym roku był mistrzem Polski, powoli. Najpierw tempo ślamazarne, ale później po kilku kilometrach na czele pokazało się 5 zawodników. Próbują swojego wielkiego kolarskiego szczęścia. W tej czołówce kręci Konrad Czajkowski z ekipy Bank BGŻ Team, Mariusz Wiesiak, który wiele sukcesów odnosił także na szosach w Japonii, a więc bardzo dobry zawodnik. Jest w tej grupce Wojtek Ziółkowski z BDC Markpol, kręci w tej grupie Adam Stachowiak z drużyny Bank BGŻ Team i mamy jeszcze jednego zawodnika, Łukasz Owsian, CCC Polsat Polkowice. No i o dziwo, robi się duża przewaga. Jest już 7 minut. Ba, kiedy wjechali na te okrążenia, tam za siódemką, te rundy po 23 km z tymi podjazdami po 1000-1200 metrów, takie 4 górki, ale bardzo sztywne, ta przewaga wzrosła do 10 minut. Ale na drugim okrążeniu tej rywalizacji już na terenie regionu małopolskiego, wtedy z tej drugiej grupy wyskakują kolarskie asy. Widzimy Przemysława Niemca z ekipy Lampre włoskiej, ekipy Michała Kwiatkowskiego z ekipy Omega Pharma. Jest Tomasz Kiedyś z drużyny CCC Polsat Polkowice. No i tempo olbrzymie. I oto na trzecim, czwartym okrążeniu niwelują przewagę. Już tylko półtorej minuty. No i pamiętajmy, że także w tej grupie jest Marcin Sapa, który znakomicie przecież radził sobie podczas Tour de Pologne, podczas innych wyścigów i pamięta, że w Złotoryi zdobył tytuł mistrza Polski. Tempo niesamowite i dopadają tą prowadzącą sześcioosobową grupkę i ucieka dwóch kolarzy. Przemysław Niemiec z ekipy Lampre i Michał Kwiatkowski. No i wszyscy już tam w peletonie, trenerzy, ci, którzy obserwują rywalizację, mówią, odjechali i pojechali i oni rozegrają pomiędzy sobą finisz. Ale na czoło peletonu wychodzą żółte koszulki kolarzy ekipy Bank BGŻ Team. Tempo niesamowite. Jadą 60 km na godzinę i likwidują ucieczkę. No i finisz mamy już z peletonu. Cóż to była za fantastyczna walka i kto jest mistrzem Polski? Michał Gołaś z ekipy Omega Pharma Quick Step, a drugi to po raz trzeci Tomek Smoleń z ekipy Bank BGŻ Team, a na trzecim miejscu finiszuje Sylwester Janiszewski z ekipy CCC Polsat Polkowice. Gratulacje, super! Brawo. Słuchajcie, dzięki, cały ci podtrzymam. Ja to mogę? Możesz. Zrobiłeś to, zrobiłeś to! 250 km, mistrzem Polski, Michał Gołaś, prezes Wrocławska, jeszcze widzę teraz składa tutaj gratulacje, niesamowite wysiłek, wspaniała jazda, dzisiaj oczywiście wszystkich kolarzy i Michał Gołaś będzie pamiętał z Indyszów na pewno, bo nie dokładnie o tym, że mistrzem Polski, on tutaj został w elicie mężczyzn.
trzeba było uważać na to, żeby jak bardzo dużo jeść i pić, żeby się nie odwodnić. Także no, każdy z nas myślę, że musiał dbać o te szczegóły, żeby w końcówce mieć jak najwięcej sił. Myślę, że ja zachowałem najwięcej energii, chociaż jechałem całkiem aktywnie i mogę się tylko cieszyć z tego, że się udało. Wielka impreza sportowa, pierwsza o takiej rangi w naszej gminie. No byliśmy dumni, że możemy gościć tak wspaniałych kolarzy przez 5 dni na terenie naszej gminy. Wszystko szczęśliwie się zakończyło. Wspaniałe emocje, mnóstwo ludzi przy trasach, dzisiaj na zakończeniu. No jest się z czego cieszyć.